On, wiesz, z perspektywy obserwatora. W sprawach jako osoba reprezentująca interesy klientów nie jest istotne, tak powiem, który z polityków będzie miał decydujący wpływ na to, kto pozostanie sędzią Sądu Najwyższego, a kto nie. Tylko dla mnie niepokojące jest to, że w ogóle polityk będzie rozstrzygał o tym, czy dana osoba, dany sędzia może dalej pełnić funkcję, czy też nie. Owszem, te ustawy, które projektowane są przez pana prezydenta, są trochę subtelniejsze. Nie przewidują takiego, przepraszam za cudzysłów, czyszczenia do zera. Jak mówił kiedyś pan poseł Szorkali, takie polityki agrarne do ziemi. Owszem, tego nie ma, no ale efekt jest bardzo podobny, tego, że sytuacja, w której obniża się wiek emerytalny sędziom, czy wiek stan spoczynku, w której tak naprawdę wszystko zależy od dyspozycji pana prezydenta, który może się zgodzić lub nie na dalsze pełnienie funkcji, co już samo w sobie jest moim zdaniem wysoce nietrafionym, bo to oddaje sędziego, nawet jeżeli on wewnętrznie jest niezależny, to stwarza wrażenie, że no oddaje swoją suwerenność pod auspicja pana prezydenta, a liczy się też jego odbiór zewnętrzny, bo ja jako osoba, która na przykład przekonuje Sądu Najwyższego, mogę wierzyć, że sędzia jest niezależny w duchu, ale chcę też mieć tego przekonanie, że ten obraz zewnętrzny mnie do tego stwierdzenia uprawnia. Ten obraz zewnętrzny będzie mi uprawniał do zupełnie zgoła innego stwierdzenia. Więc ja do tych rozwiązań mam pewne wątpliwości cały czas. I co do tego już nie mówiłem. I jeszcze jedna rzecz, dosyć istotna. Ja już to dzisiaj zasygnalizowałem. Ja obserwuję z pewnym niepokojem, to już tylko obywatel, już nie chodzi o prawnika, tylko jako obywatela. Ja obserwuję z pewnym niepokojem sytuację, z którą się teraz zmierzamy, to znaczy decyduje się o rzeczach fundamentalnych dla funkcjonowania państwa, bo to się nie decyduje o losie jednego czy drugiego sądu, chociaż to jest ważne w lokalnej społeczności, tylko mówimy o funkcjonowaniu Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa, czyli dwóch takich instytucji, które mają w sposób no, niepomierny kształtować funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. My wiemy o tym, że jakby są negocjowane jakieś poprawki, ale my nie mamy jako opinia publiczna żadnego pojęcia, w którym kierunku te zmiany idą. Ja mam też pewien kłopot, bo pani redaktor mnie pyta słusznie skądinąd, co ja sądzę o tym projekcie, a ja panu odpowiem, że nie mam żadnego pojęcia, czy ten projekt zaproponowanej wersji dalej jest obowiązujący, bo my słyszymy z ust przedstawicieli osób, które się tym zajmują, że ten projekt jest cały czas ucierany, więc jest pytanie otwarte, co nam na koniec z tego wyjdzie. Ale też dlatego na razie ten temat zostawmy, bo rzeczywiście czekamy cały czas na szczegóły, nie wiadomo jaki będzie efekt prowadzonych od jakiegoś już czasu konsultacji. Ja tylko powiem jedną rzecz, że losowe, bo to powiem, że to zapytał, sam pomysł losowego przydziału do spraw tego wrócić właśnie. Nie jest pomysłem złym, powiem szczerze, być może nawet utnie niepotrzebne spory, jak to się stało, że dany sędzia został wyznaczony do sprawy. Ja nie dostrzegałem do tej pory jakichś większych kłopotów i sporów co do tego, że ten sędzia, a nie inny rozpoznaje daną sprawę, ale jeżeli są osoby, które mają pewien problem i obawy, ja je mogę zrozumieć. Ten system losowy będzie wychodził naprzeciw i ja osobiście nie mam nic przeciwko temu systemowi losowemu, pod jednym wszakże warunkiem, że ten system komputerowy, który ma losować, będzie skonstruowany sprawnie. To jest, jakkolwiek to brzmi prosto, to po prostu nie jest takie łatwe do wykonania, bo musi ten system w jakiś sposób uwzględniać sytuacje, w których a. sędzia jest chory, b. trzeba go wyłączyć z orzekania, ponieważ na przykład dostał jedną sprawę tak ogromną, że właściwie innych nie udźwignie. Ja dam prosty przykład, bo ktoś może zapytać, ale jaka to? Ano bardzo proszę, służę przykładem. Pani sędzia, która prowadzi sprawę Amber Gold w Gdańsku. Ogromną sprawę, chyba w większej wymiarze sprawiedliwości tego nie widział. Ja sobie nie wyobrażam, żeby jej teraz przydzielać według kolejności wpływu czy losowo kolejne duże sprawy na przykład grup przestępczych, bo to będzie znaczyło tylko tyle, że któraś z tych spraw będzie leżała bardzo długo na półce, bo siłą rzeczy ona nie da rady tego poprowadzić. To jest tylko jeden z przykładów, jakie mogę pokazywać, ale gdzie jest problem? Ano w tym, że to by oznaczało, że trzeba w tego systemu móc wprowadzać modyfikacje, a możliwość wprowadzenia modyfikacji stawia pod znakiem zapytania, czy to dalej jest komputerowe losowanie, czy też jednak już czynnik ludzki zaczyna mieć decydujący wpływ na to, jakie te wyniki losowania będą. To wszystko ładnie brzmi, jak się o tym opowiada, natomiast pytanie jest o praktykę, bo jeżeli się nagle okaże, że ktoś musi usiąść i pisać skomplikowany algorytm dzień po dniu, uwzględniając zwolnienia chorobowe, jakieś przeniesienia, bo są przez delegacje do Ministerstwa Sprawiedliwości i tak dalej, no to wcale nie jestem przekonany, czy to rozwiązanie będzie rozwiązaniem aż tak dobrym, ale żeby było jasne, co do zasady losowego sposobu przydziału spraw, w żaden sposób nie krytykuję, nie widzę w tym nic różnego. Wierzę, że system nie będzie aż tak prosty i że jednak to jest dość skomplikowany algorytm, który bierze pod uwagę różnego rodzaju sytuacje, chociażby losowo, o których pan mówił, no bo ten system ma między innymi zadbać o równomierne obciążenie sędziów obowiązkami w sądzie. O tym mówił między innymi minister sprawiedliwości. No tak, tylko że skądinąd to słuszne i trafne, tylko że żeby zadbał o te równomierne obciążenie, to ktoś musi to ręcznie wprowadzać. I proszę nie mieć złudzeń. Sprawa sprawie nierówna. W statystyce to jest literka i cyferka, natomiast w wadze sprawy
zupełnie to inaczej wygląda. Mówiąc krótko, sędzia Wydziału Karnego może dostać prostą sprawę o kradzież, gdzie sprawca przyznaje się i prosi o dobrowolne poddanie się karze i to jest numer statystyczny, gdzie wytrwa się jedno posiedzenie i sprawa jest rozsądzona, a może dostać także sprawę, gdzie będzie kilkunastu oskarżonych, gdzie żaden się nie przyznaje, świadków trzeba długo szukać i dokumenty są niepewne, trzeba będzie w toku procesu gromadzić, czyli proces na lata. I to też jest jedna cyferka w repertorium. I teraz ja się pytam, czy ten system to zobaczy? Bo on przydzieli po kolei. Teraz może być tak, że równomiernie obaj sędziowie mają po jednej sprawie, ale czy na pewno obaj są równomiernie obciążeni, to ja wątpię. Przekonamy się niedługo. Na razie system zaczął działać pilotażowo w trzech sądach w Polsce. Od przyszłego roku ma działać w całym kraju. O zmianach w polskim sądownictwie na antenie Polskiego Radia 24 mówił dr Łukasz Hojniak, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję za rozmowę. To ja dziękuję bardzo. Reklama. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, Misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Niskie ceny, Media Expert. Po reklamie. Autopromocja. Od 5 lat sprzątają groby nieznanych zmarłych. Bezdomni z Fundacji Kapucyńskiej, znany z wielu charytatywnych akcji i projektów pomocowych dla najbardziej potrzebujących opieki. Zapraszam na rozmowę z panią Edytą Foryś i panią Justyną Kłopotowską z Fundacji Kapucyńskiej. Już dziś o godzinie 20:35. Autopromocja. Polskie Radio 24, minęła 20:30, czas na informacje dnia. Paweł Zieliński, zapraszam. Nie mam wątpliwości, że Marcin P. jest człowiekiem podstawionym, który wykonywał polecenia na zlecenie swoich mocodawców. Tak mówi przewodnicząca Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold Małgorzata Wasserman z Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj w Sądzie Okręgowym w Warszawie po raz drugi odbyło się przesłuchanie twórcy piramidy finansowej. Małgorzata Wasserman wyjaśniła, że po roku od rozpoczęcia prac komisji ma pewność co do roli byłego prezesa spółki Amber Gold. Marcin P. jest człowiekiem wymyślonym, postawionym, przeprowadzonym przez 3 lata i tej działalności chronionym do końca. Proszę zwrócić uwagę, on nawet temu nie przeczy. Przecież on na pytania swoje bezpieczeństwo, bezpieczeństwo swojej żony, swoich mocodawców, on wyraźnie odmawia odpowiedzi na dane pytanie. Posłanka PiS uważa również, że Marcin P. początkowo musiał otrzymać od swoich przełożonych zapewnienie o nietykalności najbliższej rodziny. Uzyskał obietnicę, iż krzywda nie stanie się jego najbliższej rodzinie. Po 8 miesiącach doszło do zatrzymania jego małżonki. To ma odzwierciedlenie również w jego postawie procesowej, bowiem on przestaje w tym momencie całkowicie współpracować z organami ścigania. Kolejne posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold rozpocznie się jutro, kwadrans po godzinie 10. Zeznania mają złożyć byli dziennikarze tygodnika Wprost, Sylwester Latkowski i Michał Majewski, którzy śledzili sprawę gdańskiej spółki. Polska czeka na założenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po roku 2020. Priorytety w tej nowej perspektywie finansowej Bruksela ma przedstawić w ciągu kilku najbliższych tygodni. Polski rząd opracował własne założenia do wspólnej polityki rolnej. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel przypomniał, że rozwój tego sektora gospodarki wymaga stabilnego finansowania ze środków unijnych. Zwrócił uwagę na potrzebę wyrównania stopnia konkurencyjności przedsiębiorstw z różnych państw wspólnoty. Wspólnym zadaniem naszym jest utrzymanie co najmniej równego budżetu. Taki jest w tej perspektywie utrzymanie pierwszego i drugiego filara i silnego zarządzania kryzysowego. Przy przedstawianiu krajowych priorytetów minister Jurgiel zapowiedział współpracę między innymi z państwami Grupy Wyszehradzkiej oraz innymi państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Na tym etapie Polska przygotowała swoje stanowisko. Ono zostało przesłane do wszystkich państw Unii Europejskiej. Prowadzimy też rozmowy, przedstawiając wzajemne oczekiwania. W ubiegłym tygodniu minister Krzysztof Jurgiel rozmawiał o przyszłości wspólnej polityki rolnej Unii, także z unijnym komisarzem do spraw rolnictwa, Filem Hoganem. Michał Fedusia, Polskie Radio.
Uniwersytet Śląski w Katowicach poszukuje wynalazców. Uczelnia zachęca do udziału w konkursie Of Science, czyli przeglądu garażowych wynalazków. Właśnie rozpoczął się nabór, mówi dr Jerzy Jarosz, dyrektor programowy Śląskiego Festiwalu Nauki. Na pewno pojawią się rozwiązania związane z technologiami informacyjnymi, no bo to w tej chwili jest trend, zwłaszcza młodzież, no ma tutaj wiele do zaoferowania, do powiedzenia. Ale spodziewamy się też właśnie pewnego rodzaju środowiska krótkofalarskie. Oczywiście wynalazki typu mechanicznego, jak na przykład lodówka, która nie zużywa prądu, albo latająca deskorolka, jak najbardziej mile widziane. Każdy wynalazek nam się przyda. Autorzy najciekawszych wynalazków i rozwiązań technicznych zaprezentują swoje pomysły na Śląskim Festiwalu Nauki w Międzynarodowym Centrum Kongresowym 1 i 2 grudnia. W tegorocznej edycji czeka sporo atrakcji, zapowiada profesor Ryszard Koziołek, dyrektor generalny Śląskiego Festiwalu Nauki. Startujemy w Teatrze Śląskim. Od przeglądu teatrów naukowych będzie wieczorna debata, którą nazwaliśmy sobie Science on Stage, myślenie na scenie, gdzie porozmawiamy o tym, czy nauka może nas uratować. To poprowadzi profesor Tadeusz Sławek, a skończymy z przytupem, czyli obertańcem, spektaklem naszego studenckiego zespołu pieśni i tańca Katowice. Będzie strefa e-sportu, będzie przystanek nauka, osobistości świata nauki. Nabór wniosków do przeglądu garażowych wynalazków potrwa do 10 listopada. I na koniec zagranica. W ciągu minionej doby zginęło 4 ukraińskich żołnierzy walczących z separatystami na wschodzie kraju. To najwięcej zabitych od 25 sierpnia, kiedy wszedł w życie kolejny rozejm na froncie. Jak poinformowało dowództwo ukraińskiej operacji antyterrorystycznej, 2 żołnierze zginęli wskutek ostrzału separatystów w rejonie Mariupola. 2 inni ponieśli śmierć na skutek wybuchu miny koło Doniecka. 3 żołnierze zostali ranni. Według ukraińskiego dowództwa separatyści ostrzelali ukraińskie pozycje także w kilku innych miejscach. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 20:35 w studiu Maciej Woźniakiewicz i jego goście. Społeczeństwo obywatelskie. Reaktywacja. Święta zmarłych to po Bożym Narodzeniu i świętach wielkanocnych jedno z 3 najbardziej refleksyjnych świąt, które obchodzimy za tydzień. 2 dni zadumy nad losem człowieka. Pora wspomnień o bliskich w ciszy wielkiego eksodusu i w cichości zapalonych świateł, które jakby oświecają umysły energią swojego ciepła, niosąc odwieczną prawdę, że wszystko płynie, ciągnąc za sobą smugę refleksji. Antarei. Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie, bo wszędzie cząstkę mej duszy zostawił. Tą mickiewiczowską refleksją ogarnięci są również ci, odrzuceni przez innych lub samotni z innego powodu. Bezdomni z Fundacji Kapucyńskiej, którzy po raz piąty włączają się w pomoc, sprzątając cmentarze i opuszczone, czasem tak jak oni, groby. W tym przedrefleksyjnym tygodniu zaprosiliśmy do studia panią Edytę Foryś, rzecznika prasowego Fundacji Kapucyńskiej. Witam panią serdecznie. Witam ja. I panią Justynę Kłopotowską, współpracującą z Fundacją Wolontariuszkę. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani, dobry wieczór również mówię ja, kłaniając się państwu. Nazywam się Maciej Woźniakiewicz i właściwie chcemy opowiedzieć o akcji, nie wiem czy nazwać to akcją, bo akcja sprzątania grobów, to tak strasznie akcyjnie brzmi. Może więcej serca w tym wszystkim. No to tak? Możemy powiedzieć o tym, że bezdomni, możemy taki tytuł nadać, bezdomni dla bezimiennych. No właśnie, bezdomni dla bezimiennych. Skąd, kiedy ta akcja powstała? Powstała 5 lat temu, tak? To już 5 rok. Piąty raz wyruszamy na cmentarze, a pomysł na takie wydarzenie, działanie zrodził się w 2011 roku, kiedy na pogrzebie jednego z podopiecznych pana Krzysztofa uczestniczyło sporo osób z fundacji. Wolontariuszy, osób bezdomnych, znajomych. Nie było natomiast rodziny i wtedy ci wszyscy, którzy byli tam na cmentarzu, zauważyli, że znajduje się tam dużo opuszczonych grobów, na których nikt już nie postawi lampki, o które nikt nie dba, i sporo tabliczek z napisem NN, czyli od łacińskich słów imienia nie znam, nieznane zmarłe. I właśnie wtedy pod wpływem tej refleksji
pojawił się pomysł, aby tymi grobami się zaopiekować. Mówimy, pojawił się pomysł, ale za pomysłem zawsze jest człowiek. Czy był to bezdomny człowiek, czy był to brat, który się zajmował bezdomnym? Ja wtedy jeszcze nie byłam związana z fundacją, nie umiem dokładnie aż tak odpowiedzieć na to pytanie. W każdym razie pomysł urodził się, powiedzmy, wspólnie, prawda, w jakichś tam dyskusjach, pewnie w jakiejś takiej refleksji. Jeśli w pracę włączają się wolontariusze, to jest coś więcej niż jakaś taka mechaniczna wdzięczność za to, że bezdomni otrzymują jakieś posiłki. Coś więcej, prawda? Bo pani Justyno tworzy w tym momencie pewien jakiś taki klimat bezinteresowności większej. Tak, ja trzeci raz uczestniczyłam w tej akcji Bezdomni dla Bezimiennych. I myślę sobie, że dla każdego z nas, dla wolontariuszy i dla bezdomnych, jest to niezwykle ważne wydarzenie, bardzo refleksyjne. Pamiętam, kiedy pierwszy raz byłam na takiej akcji, bardzo uderzały mnie nawet nie te groby, które były puste, nie te, które były, na których nie stała żadna lampka, na których nie leżały żadne kwiaty, nawet nie te, których krzyże były połamane czy tabliczki naruszone. Poruszały mnie te groby właśnie z napisem NN, a jeszcze bardziej groby, które pierwszy raz w życiu widziałam, z napisem Ludzkie Szczątki. I pamiętam, że naszych chłopaków, bo bezdomniackie towarzystwo, to raczej panowie, że oni stawali nad tymi grobami, nad tymi z napisem NN i tak pomiędzy sobą wymieniali myśl, że a może to któryś z nas. Ktoś się tam dawno nie pojawiał, kogoś nie widzieliśmy od jakiegoś czasu, może to on. I jeszcze inna refleksja, może mój grób tak będzie wyglądał. I taka myśl skierowana wobec nas, wolontariuszy, wobec brata, nie chcę leżeć w bezimiennym grobie. Jak to się praktycznie odbywa? Czyli co, dostajecie jakiś kwartał do sprzątania? Jak to ludzie ze swojego punktu widzenia żywych oceniają wszystko? Współpracujemy z zarządem cmentarza, więc jakby jesteśmy skierowani w bardzo konkretne miejsce. W cmentarzu południowym w Warszawie są wydzielone kwatery, na których chowani są zmarli, chowani są przez opiekę społeczną. Tak, i to są te miejsca, do których my idziemy i te groby, nad którymi się pochylamy. Tych grobów jest całe mnóstwo. W zeszłym roku udało nam się zaopiekować jakimiś 200 grobami. W tym roku nie wiadomo, czy to będzie 100, 150 czy 250. Idziemy na prawie cały dzień, zaczynamy o 10, będziemy kończyć późnym popołudniem. Zabieramy ze sobą prawie 100 krzyży wykonanych ze przyjaźnionej stolarni. Zabieramy znicze, kwiaty, narzędzia i tam, gdzie trzeba, będziemy te krzyże wymieniać. Tam, gdzie nie trzeba, to będzie przetarcie tabliczki, zagrabienie liści, postawienie znicza i zasadzenie chryzantemy. To wszystko kosztuje i znicze kosztują i krzyże kosztują. Czy ogłaszać jakieś akcje, piszecie do kogoś? Skąd pieniądze się biorą na te rzeczy? Stricte takiej akcji zbiórki w tym celu nie robiliśmy, ale zwróciliśmy się o pomoc do stolarni i na przykład zaprzyjaźniona stolarnia pani Małgorzaty Jacka Kwiatek użyczyła narzędzi, miejsca. Ktoś jeszcze pocztą przysłał 17 przepięknych krzyży. Carrefour podarował nam znicze i kwiaty, a reszta to już jest wkład fundacji. Fundacja w ogóle działa z datków darczyńców przez cały rok i tych akcji jest więcej. Czasami ogłaszamy konkretną zbiórkę, a czasami po prostu z tych środków, które mamy, działamy. Pani Justyno, powiedziała pani, że w to wszystko jest wkładane kupę serca. Tak. To znaczy, jak mam to rozumieć, że każdy jest skupiony w tym wszystkim, czy polega to jeszcze na czymś? To znaczy, myślę tak, wszyscy chcą jak najwięcej tych grobów sprzątnąć, przydać się jak największej ilości zmarłych, ale to tam ciągle trwa rozmowa, tak, taka rozmowa, to są czasem rozmowy, na które w codzienności nie ma czasu, takie rozmowy o przemijaniu, takie rozmowy o tym, co po nas zostanie, a co pozostanie po kimś, kto jest człowiekiem bez imienia, jest człowiekiem bez rodziny, kto jest jakoś wykluczony społecznie. Po takich rozmowach ludzie stają się chyba mądrzejsi, bardziej chyba otwarci na drugiego człowieka, na siebie samych, prawda? Myślę, że tak. To jest czas takich
takiej ogromnej refleksji, dla bardzo wielu też czas może jakichś decyzji, które się podejmuje gdzieś tam w środku. Także może jednak coś warto z tym życiem zrobić, które gdzieś tam się poplątało, gdzieś się połamało, gdzieś jest takie wykrzywione, że może trzeba je zacząć sklejać, że ono jeszcze ma jakąś wartość. No, pamiętam, jak bardzo uderzyły mnie słowa jednego z naszych bezdomnych, kiedy byliśmy na pogrzebie innego bezdomnego i właśnie on podszedł do mnie i powiedział, że my jakby jesteśmy jego jedyną rodziną i że ma ogromną nadzieję, że kiedy jego życie się tutaj skończy, to my go odprowadzimy na cmentarz, że nie będzie sam. Ja właśnie chciałam też do tego wątku nawiązać, bo no, ponad tydzień temu chowaliśmy Janka Podopiecznego i też miałam to właśnie wrażenie, że my jesteśmy tą jego rodziną, taką zastępczą rodziną, nie z więzi krwi, bo na tym pogrzebie nie było jego rodziny. I takie też działanie na tym cmentarzu pogłębia nasze relacje i więzi i daje też właśnie nadzieję tym osobom bezdomnym, że ktoś przyjdzie na ten pogrzeb, ktoś się zaopiekuje jego grobem, a co jeszcze pomaga, że nie będzie to grób NN, ale będzie to grób, gdzie będzie zachowana tożsamość i pamięć o tej osobie. To są nieśmiertelniki. Od 2011 roku wydajemy osobom bezdomnym, które się zgłoszą, nieśmiertelniki, czyli małe blaszki, które pozwalają zidentyfikować. Tak było wtedy z tym Krzysztofem, który 6-7 lat temu był pożegnany na tym cmentarzu i że policja tylko dzięki nieśmiertelnikowi była w stanie zidentyfikować, kto to jest. I tam jest napisany, podany adres do klasztoru braci kapucynów, imię, nazwisko tej osoby. Jezu, ufam Tobie. Ale nie jest to przymus, rozumiem? Nieśmiertelniki nie, nie są absolutnie przymusem? Nie, 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 nie. To nie jest żaden przymus. Ile osób pracuje, Pani Edyto, przy takim, przy takiej, no, nie akcji, czy przy takim też, właśnie. Ciężko uniknąć tej nazwy akcja, ciężko znaleźć inną właściwą. No więc w tym roku, bo to wszystko zależy od naszych możliwości transportowych też. W tym roku zabieramy 19 panów i około 10 osób, wolontariuszy, pracowników, którzy będą koordynować to wszystko. Więc spora grupa nas pojedzie na ten cmentarz południowy już. I to jest praca przez ile godzin? Od godziny 10.30 do 17.30. A jak pada deszcz? Właśnie ma padać deszcz. No i co? Będziemy działać niezależnie od pogody. Czy będzie zimno, czy ciepło, czy deszcz, czy śnieg. My tam będziemy. I w tym czasie sprzątacie, rozumiem, że alejki również i groby? I ile takich grobów? No to właśnie tak jak wspomniałam, w zeszłym roku to było około 200 grobów. Oho. W tym roku, no trudno jest dokładnie przewidzieć, jedzie nas troszeczkę więcej, bo w zeszłym roku było 13 panów bezdomnych, teraz już 19 i trochę więcej wolontariuszy, więc może to będzie i 250 i 300 grobów. Trudno tak dokładnie policzyć, przewidzieć. Chcielibyśmy wszystkimi się zaopiekować, no ale tak. jest ich tam mnóstwo. Czy zgłaszanie jest dobrowolne, czy jak to wygląda? Wszystkie nasze działania są dobrowolne, nie jesteśmy w stanie nikogo przymusić, my za to nie płacimy, nie mamy nagród, więc to jest działanie absolutnie dobrowolne. Zresztą, ale oni to robią z chęcią sami. Tak, i wychodzą z takim poczuciem ogromnej satysfakcji z czegoś dobrze wykonanego i też usłyszałam opinię rok temu, czemu więcej takich nie ma działań, że oni chętnie by się częściej w coś takiego włączyli, bo na co dzień osoba bezdomna to jest ktoś, kto się obraca wokół swoich potrzeb, bo musi je zaspokoić, żeby przetrwać, musi zdobyć jedzenie, musi zdobyć ubranie. A tu nagle, ponieważ my się opiekujemy tymi podstawowymi potrzebami w tym momencie, on jest w stanie coś od siebie dać i to jest bardzo ważne, że oni teraz mogą komuś pomóc. No, przechodzimy do działalności w ogóle Fundacji Kapucyńskiej, ale zanim jeszcze fundacja powstała, ja czytałem, że no ileś to lat skarlałe, no to przecież nic 5, 6, 7 pojechali również i pomagać powodzianom. Taka wieś, która się nazywa Wilkowo i też bezdomni, którym się opiekowali kapucyni, pojechali po prostu ze szczerego serca. Brali udział w pracach, w naprawie tego, co zniszczyła powódź. Jakie jeszcze inne działania? Bo tych tak zwanych akcji jest dużo. Takim bardzo mocnym działaniem, gdzie właśnie bezdomni bardzo, bardzo są potrzebni, jest pielgrzymka, na której opiekują się niepełnosprawnymi. Dwóch bezdomnych ma... To są te tradycyjne pielgrzymki do Częstochowy, tak? Pielgrzymka niepełnosprawnych, Grupa Czerwona do Częstochowy. 10 dni idziemy. I dwóch panów bezdomnych opiekuje się jedną osobą na wózku inwalidzkim. I to jest ogromne przeżycie, bardzo dobre doświadczenie dla wszystkich. I dla chorych, i dla bezdomnych, i dla więźniów, bo idą z nami też więźniowie. No i zdobywanie przede wszystkim dla siebie empatii, prawda? Bo to człowiek musi, robiąc to, co robi, spełniając uczciwie to, do czego się podjął, uczy się empatii.
Uczy się empatii, uczy się też odpowiedzialności, uczy się wszelkich chyba takich umiejętności społecznych. Pójdziemy w większej grupie, są tam ludzie młodzi, starzy, rodziny, nawiązują się znajomości, to są normalne rozmowy w drodze. Oni przestają być tak bardzo stygmatyzowani i nazywani, wykluczeni, nie? Są częścią społeczności. To jest nieprawdopodobnie wartościowy, ważny czas. Ja też sobie myślę, że to działa taka prosta zasada, że dobro rodzi dobro. Jeśli oni doświadczają dobra takiego na co dzień w fundacji, to sami też przychodzi taki moment, kiedy mają ochotę podzielić się, właśnie wystąpić nie jako biorcy, tylko też coś dać. Więc bardzo ważna jest atmosfera, jaką w fundacji stwarza się dla nich, prawda? Oni się czują przygarnięci, czują się społecznością i nie NN, prawda? Mhm. Tylko czują się już jakąś osobą, tak. I mają swoją rodzinę u was. Mają imię, my się znamy po imieniu, no z jednymi mniej, z drugimi bardziej, bo niektórzy przychodzą rzadziej, niektórzy cały czas regularnie. Wielu też bezdomnych pomaga w takich codziennych wydarzeniach, gotowania, sprzątania, gotowania może stricte nie, ale sprzątania, pomagania przy wydawaniu. Gotowania. To są regularne dyżury, to jest też tak, że ja na przykład jestem związana z fundacją i w ogóle z klasztorem i z jadłodajnią dla osób bezdomnych ponad 6 lat. I myślę sobie, że mam takich ludzi, z którymi regularnie... To jest dla mnie dziadostwo, tak? Bezdomni, ty rób coś, żeby oni nie byli bezdomni, tylko tak pierdolić, wiesz, głupoty. Katoliczka nastawiona, cierpiętniczka, że całe życie będzie pomagała i całe życie oni będą bezdomni, a ona całe życie będzie, wiesz, myślała, że jest nie wiadomo kim. Dla mnie to jest obrzydliwe niesamowicie. Z którymi się czasem w windzie spotkam. Tak. Intensywność kontaktu, ale też to, czego bezdomni potrzebują. Oni mówią, że talerz nie zupy, lubię po którym przychodzą, takiego, bo to jest ubranie, takie katolickie, takie typowo, wiesz. Tego, żeby się spotkać, żeby porozmawiać, żeby właśnie poczuć się normalnie w takim sensie, jak my sobie tutaj siedzimy i rozmawiamy. To nie jest codzienność. Takie to jest katolickie. Bezdomni właśnie, ja dodam, są takie osobami to jest bardzo samotnymi i żyją w takiej dżungli, że są też często sami agresywni, bo... Ta będzie cały czas bezdomna, a ta będzie cały czas pomagała. Emocjonalne są ogromnie zaniedbane. Aż ty mądra. Oczywiście, to jest człowiek, to jest prymitywne. Bez domu. To jest taki sam człowiek. Takie... I ma taki i ona sam nawet tłumaczy, że taki sam człowiek. A kto powiedział, że nie jest taki sam? Musi też zjeść. Twoi bracia katolicy? Więc to będzie u niego pewnie pierwsza potrzeba, ale... A potem rodzi się jako druga potrzeba. Wszystkie kolejne inne. Zmieniają się kolejności. Pani Justyno, jak ty wiesz, ja chciałbym się jednać do historii, bo on zapewne pani zna. Kosztuje, no to połączenie z wybranym numerem jest zablokowane. Kopliński, przepraszam. Może ja powiem. To jest nieprawdopodobna postać i ja też niedawno poznałam historię Aniceta. W okresie międzywojnia. To jest w ogóle Niemiec, to jest kapucyn, który przyjechał do Polski, do Warszawy w 1918 roku i zachwycił się, od razu miał jakieś takie poruszenie serca i zachwyt nad Polską. Przyjechał się, aby nauczyć się języka, ponieważ już w Niemczech pracował z imigrantami polskimi. I on tak bardzo pokochał Polskę, że w latach 30. przyjął polskie obywatelstwo i stawiany był za wzór patriotyzmu. Ten brat to była postać nieprawdopodobna, on później zwany był świętym Franciszkiem Warszawy, dlatego dziwi mnie, że tak bardzo pamięć o nim zaginęła. To był brat o nieprzeciętnych talentach, on spowiadał przyszłych papieży, odprawiał pogrzeby kardynałów, był mówcą, a zarazem chodził do tych najbiedniejszych, chodził poza margines społeczny i nie bał się, ryzykował często, ale nie bał się. Jechał na Annopol, gdzie założył jadłodajnię na 8 tysięcy, wydającą 8 tysięcy posiłków dziennie. Bo tam było takie ogromne osiedla robotników, czy osób ubogich, czy nawet bezdomnych. I ten człowiek chodził wszędzie, dniem i nocą i zdobywał środki, pieniądze, jedzenie dla tych najuboższych. I zapoczątkował właśnie taką konkretną tradycję. Nie bez przyczyny zadałem to pytanie, ponieważ tam sięgają jak gdyby moje myśli, że to on był tym pierwowzorem później, który przyjęli. Tak. Kapucyni. On jest też naszym logo fundacji z takimi dwoma bochnami chleba na dłoniach.
On był znany z tego, że nie dbał o siebie. Po nocach dziś wracał z wielkimi kieszeniami wypchanymi worem, przygarbiony z worem na plecach, bo był na jakimś kolejnym wydarzeniu, gdzie mógł zdobyć jedzenie dla tych bezdomnych. To nieprawdopodobna, nieprzeciętna postać, wzór dla nas do naśladowania. I zginął śmiercią męczeńską w Oświęcimiu, gdzie miał powiedzieć do Niemców, że wstydzi się tego, że jest Niemcem. No tak, ale wcześniej przyjął obywatelstwo polskie. Tak? No tak, ale gdyby chciał, to łatwo mógłby uniknąć śmierci. Pani Justyno, powiedzmy o projektach fundacji. Może zacznijmy mówić, bo tych projektów jest mnóstwo. Ale na przykład takie partnerstwo na rzecz wychodzenia z bezdomności a propos. Fundacja Kapucyńska między innymi prowadzi taki projekt, który nazywa się bardzo sympatycznie Anioł w Warszawie. Jeśli któryś z bezdomnych podejmie taką decyzję, że chciałby powalczyć z bezdomnością, chciałby wyjść na prostą, uporządkować swoje sprawy, może dostać w fundacji anioła, wolontariusza, który po prostu pomoże mu przejść przez poszczególne... Takiego wolontariusza jak pani, prawda? Takiego jak ja, który będzie specjalnie wyszkolony do tego, żeby no, umieć jakby przeprowadzić tego człowieka przez wszystkie działania, których powinien dokonać, żeby na przykład odzyskać dokumenty, których często bezdomni nie mają, żeby zgłosić się do biura pracy, żeby w jakiś sposób zatroszczyć właśnie o pracę, o mieszkanie, krok po kroku. Czy macie pani, Edyto, ludzi, którzy wychodzą z bezdomności i z wami kontakt utrzymują? Mamy i jak najbardziej utrzymują kontakt. To nie jest nawet tylko kontakt. Oni regularnie później pracują w naszej kuchni. To trwa latami. To nie jest, że przez pierwszy tydzień... Ale mają swoje życie niezależnie, odnaleźli swoje miejsce w życiu. Niezależnie od tego, że mają pracę i często są bardzo zajęci, robią wszystko, żeby regularnie u nas być. To jest coś takiego, i oni sami o tym mówią, że oddają dług wdzięczności. Któryś kiedyś powiedział, że przychodzi tutaj, bo on się tutaj urodził na nowo i nie może z tego miejsca odejść. Zawsze tu będzie wracał. Więc przychodzi pomagać, kiedy tylko mu czas pozwala, jego nowe obowiązki. Przychodzi po... I noszą też nieśmiertelniki? No nie wydaje mi się to konieczne, ponieważ posiadają dowody osobiste. Nieśmiertelniki tak. Są dla osób żyjących na ulicy, które najczęściej gubią. Nawet jak wyrobią, to za chwilę już nie mają, bo ktoś okradł, bo zgubiona torba. Czy takie też osoby przychodzą sprzątać groby? Szczerze mówiąc, nie wiem, czy ktoś z tych osób, które wyszły z bezdomności jutro będzie, ale generalnie uczestniczą w naszych działaniach, na pewno w pielgrzymce uczestniczą i w różnych innych eventach, akcjach, które organizujemy w ciągu roku. No właśnie, to powiedzmy jeszcze o tych innych. No na przykład już za chwilę będziemy mieć stoisko na Jarmarku Bożonarodzeniowym na Barbakanie, chyba znane miejsce wszystkim Państwu. Zapraszamy na nasze stoisko, gdzie sprzedawać będziemy m.in. produkty stworzone przez osoby bezdomne. I to wszystko jest cegiełką na budowę, to jest bardzo ważne, żebym o tym powiedziała, Kapucyńskiego Ośrodka Pomocy. No to się już łączy i to jest duża, wielka akcja, właściwie inwestycja przełomowa. Właśnie, co w tym Kapucyńskim Ośrodku Pomocy będzie? To jest budynek, który rośnie i już w zasadzie jest zadaszony i pokryty dachem. Na miodowej, na tyłach miodowych, tak? Na tyłach klasztoru, od strony Kapucyńskiego widać i od strony Alei Solidarności. To jest nowe nasze miejsce, gdzie będziemy pomagać jeszcze więcej i na szerszą skalę, ponieważ teraz działamy w bardzo trudnych warunkach lokalowych w klasztorze braci Kapucynu. Brakuje nam pomieszczeń, jadłodajnia, to jest krypta XVII-wiecznego kościoła, jest bardzo oddalona od kuchni, no podstawowych rzeczy nam brakuje. I co tam się będzie działo? Tam będzie nowoczesna jadłodajnia z zapleczem całym, z kuchnią, z magazynami, będzie magazyn odzieży, bo dwa razy w tygodniu wydajemy odzież. Będą salki. Ogrom pracy w klasztorze wykonuje Towarzystwo Charytatywne imienia Ojca Pio, które opiekuje się osobami najuboższymi, niekoniecznie bezdomnymi. To jest cała rzesza wolontariuszy, prawie 100 osób tam jest w to dzieło włączonych. Oni będą mieć swoje biuro, my będziemy mieć swoje biuro. Będą salki terapeutyczne, miejsce do spotkań. Jak to szybko powstanie? Budowa ruszyła w styczniu tego roku. Budynek na zewnątrz wygląda pięknie, prawie że jest gotowy, ale tak naprawdę to druga połowa pracy wewnątrz budynku. Planujemy, że na wiosnę przyszłego roku budynek będzie wykańczany. I też od razu taki apel, jeśli mogę, bo my ten budynek i podziękowanie, bo ten budynek budujemy dzięki
wsparciu darczyńców i potrzebujemy nadal tego wsparcia. Czyli prosimy, żeby wejść na Państwa stronę, tak? Internetową? Jak najbardziej. I tam wszystkiego się wszyscy mogą dowiedzieć? Tak. Ktoś na przykład nie może pomóc finansowo, materialnie, to mamy inne formy, w których można wesprzeć nasze działania i tam jest taka zakładka na stronie fundacja-kapucyńska.org, jak możesz pomóc. Bo to jest i włączenie się wolontariat, i zbiórka odzieży, która za chwilę już na dniach rusza. My będziemy śledzić to wszystko i pewnie będziemy chcieli Państwa poprosić do studia po to, żeby dowiedzieć się, jak powstaje, jak powstanie już ten nowy budynek, a może nawet wcześniej. I będziemy obserwować tę sprawę. Bardzo Państwu, Paniom dziękuję za obecność w studiu. No, bardzo się cieszę, że takie ruchy serc istnieją. I chciałbym Państwu przypomnieć, że gościliśmy dzisiaj w studiu Panią Edytę Foryś, rzecznika prasowego Fundacji Kapucyńskiej, Panią Justynę Kłopotowską, współpracującą z Fundacją Wolontariuszka. Bardzo Panią dziękuję i życzę dobrej nocy. Dziękujemy. My również dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich. Reklama. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę do konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów i SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, 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 Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny. Pakietów płatnej telewizji, by oglądać ulubione programy i mieć ich więcej i więcej. Emitel uruchomił 8 multiplex, który dostarcza do Twojego domu kolejne kanały naziemnej telewizji cyfrowej. Oglądasz telewizję? Oglądaj to, co lubisz, bez podpisywania żadnych umów. Filmy, rozrywka, nauka, pogoda, wiadomości. Wszystko to jest w naziemnej telewizji cyfrowej. Sprawdź szczegóły na www.multiplex.emitel.pl. Po reklamie. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 21. Czas na informacje dnia. W budżecie są pieniądze na rekompensaty dla górników, emerytów. Rozpoczął się ponowny proces byłego prezydenta Olsztyna. A na koniec przyjrzymy się zgrzytom w amerykańskim kongresie. Paweł Zieliński, zapraszam. Będą rekompensaty za utracone deputaty węglowe dla 235 tysięcy górników emerytów. Rada Ministrów przyjęła stosowną nowelizację tegorocznego budżetu, która umożliwi wypłatę jednorazowych świadczeń. Ich wysokość to 10 tysięcy złotych. Budżetowa nadwyżka, która umożliwi wypłatę odszkodowań za utracone deputaty górnikom, była możliwa do osiągnięcia między innymi dzięki niższym niż zakładano dotacjom do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. To jest ta ważna, najważniejsza informacja, że te pieniądze będą wypłacane do końca tego roku. Możemy sobie pozwolić pod koniec roku na tak duży, wynoszący ponad 2 miliardy złotych wydatek. Przypomniał minister energii Krzysztof Tchórzewski. Od strony prawnej wypłatę odszkodowań umożliwi przyjęta już przez parlament i podpisana przez prezydenta rządowa ustawa. Nasi poprzednicy niestety budowali te zaległości. My dzięki bardzo dobrej sytuacji budżetu w tym roku czyścimy tą całą sytuację z przeszłości. Dodał wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Spółki górnicze rozpoczęły już przyjmowanie od górników wniosków o 10-tysięczne rekompensaty. Uprawnione osoby mają 3 tygodnie na złożenie dokumentów w siedzibach spółek. Michał Fedusia, Polskie Radio. Z 50 do 10 skróci się obowiązek przechowywania akt pracowniczych. Taką zmianę zakłada m.in. projekt przepisów przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju. Ekspert Konfederacji Pracodawców Lewiatan i były wiceminister pracy Jacek Męcina chwali rozwiązanie, ale dodaje, że rząd mógł pójść krok dalej. Ja osobiście uważam, że przy tych warunkach można było nawet skrócić ten okres do lat 5, ale być może taki pierwszy szok jest potrzebny i jak najbardziej w tym kierunku powinniśmy iść. Poza skróceniem przechowywania akt pracowniczych i możliwością magazynowania ich w formie elektronicznej, regulacja wprowadzi bezgotówkową formę wypłaty pensji jako domyślną.
Przed olsztyńskim sądem rejonowym rozpoczął się ponowny proces byłego prezydenta Olsztyna. Czesław Jerzy Małkowski był oskarżony o molestowanie podległych mu urzędniczek i o zgwałcenie jednej z nich. Za gwałt został skazany na 5 lat więzienia, jednak sąd drugiej instancji nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy. Zarzuty molestowania przedawniły się, dlatego ponowny proces będzie dotyczył wyłącznie gwałtu, wyjaśnia prokurator Iwona Kruszewska. Zarzuty dotyczą zachowań przestępczych oskarżonego wobec jednej pokrzywdzonej, jednej z urzędniczek Urzędu Miasta Olsztyn i dotyczą gwałtu, jak też wykorzystania zależności służbowej. Czesław Jerzy Małkowski cały czas przekonuje, że jest niewinny. Jestem pewien, że przed sądem to udowodnię, że jest niewinny. Prokuratura już się dostatecznie dużo pomyliła. W tej chwili liczę tylko na prawdę. Nie wiadomo, kiedy nowy proces się zakończy. Na razie wyznaczono 10 terminów rozpraw do grudnia. Poprzedni proces przed sądem pierwszej instancji trwał 4 lata. W informacjach dnia teraz zagranica. Białoruscy archeolodzy znaleźli figurę szachową sprzed ponad 500 lat. Odkryto ją w ziemi na terenie dziedzińca Starego Zamku w Grodnie. Pochodzi prawdopodobnie z okresu, gdy miejscowy gród był we władaniu wielkiego księcia litewskiego Witolda. Znaleziskiem zainteresował się nasz korespondent. Szachową wieżę odnalazł Aleksander Haćko, pracownik naukowy Grodzieńskiego Muzeum Archeologicznego. To duża rzadkość, takich znalezisk jest bardzo mało. Do tego figura jest w dobrym stanie, zachowała się w 90%. Ze wstępnych ustaleń wynika, że wieża pochodzi z końca XIV lub początku XV wieku. Została wykonana z kości. Białoruska telewizja poinformowała, że to drugie takie znalezisko w ciągu ostatnich 86 lat. W 1931 roku, w okresie, gdy Grodno należało do II Rzeczpospolitej, również udało się odnaleźć szachową wieżę. Na dziedzińcu Starego Zamku w Grodnie trwają prace wykopaliskowe przed rozpoczęciem rekonstrukcji obiektu. Dotychczas znaleziono stworzeń do kuszy, stare gwoździe, ceramikę i monetę XVII wieku. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Stary Zamek Królewski w Grodnie jest jedną z atrakcji turystycznych miasta. Był miejscem strategicznych sejmów walnych I Rzeczpospolitej, ale też miejscem śmierci królów Kazimierza Jagiellończyka i Stefana Batorego oraz patrona Rzeczpospolitej świętego Kazimierza. Teraz Stany Zjednoczone, amerykański senator Bob Corker, wywodzący się z partii republikańskiej, tej samej co prezydent Donald Trump, zarzucił mu mijanie się z prawdą. Dodał, że nie poparłby go ponownie w walce o Biały Dom. Jan Pachlowski. Zdaniem amerykańskich mediów obecna sytuacja pokazuje coraz więcej podziału pomiędzy Donaldem Trumpem a kilkoma kongresmenami z partii republikańskiej, a spór na linii Bob Corker – Biały Dom jest tylko wierzchołkiem góry lodowej. Prezydent mija się z prawdą w wielu kwestiach. Nie poparłbym go ponownie w staraniach na to stanowisko. Powiedział dla stacji CNN Bob Corker. Donald Trump w odpowiedzi oskarżył senatora, że blokuje pracę nad reformą podatkową, która jest teraz sztandarowym projektem prezydenta. Dziś na Kapitolu ma on rozmawiać na temat reformy podatkowej z republikańskimi kongresmenami. Donald Trump jest również w konflikcie z senatorem z Arizony Johnem McCainem, szczególnie po tym, gdy zapowiedział sprzeciw wobec republikańskiej ustawy zdrowotnej. W ostatnich dniach McCain zasugerował, nie wymawiając jednak nazwiska, że bogaci ludzie byli w stanie załatwić sobie zwolnienie ze służby wojskowej podczas wojny w Wietnamie. Media nie mają wątpliwości, że chodzi o prezydenta. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Czas na prognozę pogody. Noc będzie pochmurna, deszczowa i mglista. Temperatura od minus 1 stopnia na wschodzie, 5 w centrum, do 11 na zachodzie. Jutro okresami będzie padał deszcz. Termometry wskażą od 5 stopni na Suwalszczyźnie do 16 na Dolnym Śląsku. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A bogaci mieli wyobraźnię, że szkoda umierać, prawda? Że warto jednak żyć. No. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Jakub Kukla, witam. Rozpoczynamy wieczorne wydanie magazynu. Przypadek kula w łeb. Komisja sejmowa do sprawy Amber Gold po raz kolejny przesłuchała twórcę piramidy finansowej Marcina B. Za sprzedaż za 1 euro nie było żadnego uzasadnienia ekonomicznego. Zapis o wyłączeniu do orzekania włączeniu do orzekania sędziów Muszyńskiego, Ciocha i Morawskiego wybranych w grudniu 2015 roku zgodnie z konstytucją. Między innymi w tej sprawie orzekał dzisiaj Trybunał Konstytucyjny. Premier Szydło zapowiada zmiany w rządzie. Najpierw pani premier musi przedstawić swoje wnioski z funkcjonowania rządu po 2 latach i wtedy ewentualnie nastąpią zmiany. Na rynku pracy optymizm, bezrobocie coraz niższe. Pokazuje, że gospodarka cały czas zgłasza zapotrzebowanie na zatrudnienie.
Zapraszam do 22. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Zaczynamy od najważniejszych wydarzeń dnia w kraju. Marcin B. po raz drugi stanął dziś przed Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. Odpowiadał na pytania posłów dotyczące polityki inwestycyjnej parabanku, kontraktów z politykami i oceny pracy służb. Na pierwszy plan wysunęła się kwestia sprzedaży linii lotniczych ALT Germany. Marcin B. kupił je za 2 miliony euro z pieniędzy wpłaconych przez klientów Amber Gold, a potem zgodził się na oddanie kolejnemu właścicielowi za przysłowiową złotówkę. Nie mogła się temu nadziwić Małgorzata Wasserman z PiS. Jakie było uzasadnienie ekonomiczne takiej transakcji? Za sprzedaż za 1 euro? Tak. Nie było żadnego. No już chyba odnotowaliśmy. Ja to stanowisko wyrażam od 2012 roku, od momentu, kiedy dowiedziałam ten się... Ten bank euro strasznie długo wysyła. Dlaczego pan wyraził, podpisał to pełnomocnictwo za sprzedaż jakąś łaskę tak robi, szerokie albo dla pana Kleina za nie mniej niż 1 euro? Takie pełnomocnictwa z reguły były podpisywane u nas w spółce i tak każda umowa musiała być najpierw przeze mnie zaakceptowana. Ja nie widziałem tej umowy do akceptacji. Pana, podpisując mu to pełnomocnictwo, zakładał pan, że pan nie musi tej umowy już więcej widzieć. Proszę pani przewodnicząca, to jest mój błąd. Ważnym wątkiem przesłuchania była także propozycja przewozu VIP-ów przez OLT Express. Marcin P. przyznał, że były do tego pierwsze przymiarki. Czy były plany, aby pan czy OLT rozpoczęło przewóz osób, które mogą korzystać w ramach Kancelarii Sejmu czy Senatu bądź Kancelarii Prezydenta? Tak, był taki plan. Proszę powiedzieć, kiedy powstał pomysł, że moglibyście państwo wozić posłów i senatorów? Musiało być to zaraz na samym początku, ale nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Czy to była inicjatywa z grupy spółek LT, czy też z tą propozycją zwrócił się do was ktoś z kancelarii? Zapytania przychodziły od różnych podmiotów. Na pewno przyszło z Komendy Głównej Policji. Potem było rozważana kwestia możliwości nawet wynajmowania samolotu do transportu osób osadzonych z innego kraju w ramach ekstradycji. Być może się Kancelaria Sejmu do nas zwracała o to, ale ja nie jestem w stanie dzisiaj odpowiedzieć. Taka współpraca z najważniejszymi osobami w państwie z pewnością uwiarygodniłaby działalność OLT i Amber Gold. Podobnie jak współpraca z gdańskim ratuszem i z twórcami filmu o Lechu Wałęsie. Było nawet rozważane w pewnym momencie, ale rana w fali, jeśli dobrze pamiętam, przylatywała do Polski w celu przeprowadzenia wywiadu z Lechem Wałęsą i padła też taka rozmowa, a może byśmy zrobili, że ona samolotem OLT przylatuje. No i nikt nie pomyślał, na samym początku dobry pomysł, ale nikt nie pomyślał, że w latach 80. OLT nie latało do Polski, tak? Pomysł nie został zrealizowany, ale Amber Gold mimo to korzystała na prowadzonej z rozmachem akcji promocyjnej opartej m.in. na sponsoringu. Po upadku parabanku Marcin P. znalazł się na celowniku służb, które jednak nie chciały skorzystać z jego zeznań w charakterze świadka koronawirusa. Zostałem potraktowany jak wariat i później jeszcze przyjechał do mnie funkcjonariusz ABW, który mnie przesłuchał w sprawie pana Korytkowskiego, który stwierdził, bo zaczęliśmy rozmowę na temat komisji śledczej, która w tamtym momencie miała powstać. Ja mówię, dobrze, może żeby powstała. On stwierdził, że ta komisja nigdy nie powstanie. Więc... A dlaczego nie powstanie? No bo nie ma takiej woli politycznej, żeby powstała. Tak to zostało powiedziane. Było to w areszcie śledczym w Gdańsku jeszcze. Przed moim przeniesieniem do Łodzi powiedział to pan Artur Mikołajczyk, funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Gdańsku. Mogę imię mylić. Dziś Marcin B. przyznał, że ani ABW, ani prokuratura nie wykazały się w jego sprawie należytą starannością. Marcin B. przyznał to po pytaniu Tomasza Rzymkowskiego z Kukiz15. Czy świadek miał zapewnioną mitykalną wręcz ochronę ze strony organów podatkowych, to jest konkretnych urzędników skarbowych, pozwalających na zupełne ignorowanie obowiązujących przepisów podatkowych, karno-skarbowych oraz spenalizowanych w kodeksie karnym? W tamtym momencie nic mi na ten temat nie było wiadomo. Patrząc z perspektywy czasu, mogłem stwierdzić, że faktycznie taki parasol był, ale ja o nim, jego istnieniu w ogóle nie wiedziałem. Niewykluczone, że Marcin P. ponownie stanie przed komisją śledczą. Relacjonowała Ewa Wasążnik. Będą zmiany w składzie osobowym rządu. W ciągu najbliższych kilkunastu dni poinformuję o decyzjach, które podjęłam, zapowiada premier Beata Szydło i ucina spekulacje na temat swojej dymisji. Który z członków Rady Ministrów może odejść i który może zostać powołany na jego miejsce? Beata Szydło apeluje o powściągliwość przy komentowaniu tej sprawy, ale parlamentarna opozycja nie odpuszcza i chętnie spekuluje. Głosom tym przysłuchuje się reporter Polskiego Radia 24 Michał Walczyk.
Nikt nie jest przywiązany do stanowisk, zastrzega szefowa rządu, zapowiadając personalne przemeblowanie w swoim gabinecie. Choć premier Beata Szydło nie podała ani jednego nazwiska, ruszyła polityczna giełda zmian. Wśród mających zostać zdymisjonowanymi opozycja wymienia m.in. ministra zdrowia, szefa dyplomacji czy rolnictwa. Katarzyna Lubnauer, szefowa klubu Nowoczesna. Sport nam idzie ostatnio, więc być może to nie jest zasługa ministra, ale być może pozwoli mu to ocalić głowę. Cała reszta jest beznadziejna i wymaga całkowitej wymiany, ale największe szanse mają na wymienienie ci, co mają najmniejsze poparcie społeczne, połączone z poparciem wewnątrz swojego obozu. Paszczykowski, Jurgiel, zapewne można mówić o Radziwile. Nieco bardziej ostrożny w typowaniu zmian jest klub Kukiz 15. Do dobrej pracy wszystkich ministrów zachęca poseł Piotr Apel. My żadnych konkretnych nazwisk nie postulujemy. Postulujemy tylko konkretne cechy, które byśmy chcieli, żeby dane ministrowie mieli. Teraz wymienianie po kolei poszczególnych ministrów i ich przywar, myślę, że mija się z celem. No, ważniejsze jest, żeby jeżeli ktoś do tej pory tego nie robi, to zaczął przynajmniej rozmawiać i szukać dobrych rozwiązań dla obywateli. Jako główną przyczynę zmian w składzie Rady Ministrów Rafał Grupiński z Platformy Obywatelskiej wymienia m.in. przedłużający się konflikt w sprawie reformy sądownictwa. Konflikt między prezesem a prezydentem, między Ziobro a prezydentem, między Macierewiczem a prezydentem. Nie mówię już o pewnych niechęciach między poszczególnymi ministrami, tych też jest sporo. Wiceprzewodniczący klubu PiS Tadeusz Cymański zakłada różne scenariusze zmian personalnych w rządzie i jednocześnie podkreśla, że niektóre aspekty pracy Rady Ministrów wymagają zmian. Nie och i ach, ale mamy podstawy do dojrzałej, spokojnej satysfakcji. Mankamenty są, to jest potrzeba ogromnych zmian i wysiłków w dziedzinie służby zdrowia. Reforma sądownictwa, która wywołana w tej chwili sporem, to jest to, żeby unikać najważniejsze wojny w rodzinie. Decyzję o zmianach szefowa rządu ma ogłosić za kilkanaście dni. Podejmuje je z kierownictwem PiS, zaznacza poseł tego ugrupowania Wojciech Szarama. Najpierw pani premier musi przedstawić swoje wnioski z funkcjonowania rządu po 2 latach. Być może, że niektórzy ministrowie zostaną poproszeni, bo ustosunkowali się do tej opinii. A potem będą opinie Komitetu Politycznego, przede wszystkim prezesa partii. I wtedy ewentualnie nastąpią zmiany. Jutro mijają 2 lata od wyborów parlamentarnych, które wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Michał Walczak, Polska 24. Zasady wyłaniania kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego powinna określać ustawa o Sądzie Najwyższym, a nie wewnętrzny regulamin Sądu Najwyższego, orzeków Trybunału Konstytucyjnego. Zarówno rozpatrzył wniosek złożony przez grupę parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, którzy wskazali na możliwą niezgodność z konstytucją regulaminu Zgromadzenia Ogólnego Sądu Najwyższego, na podstawie którego Sąd Najwyższy wybiera kandydatów na pierwszego prezesa i następnie przedstawia go prezydentowi. Zdaniem wnioskodawców konstytucję narusza fakt, że zasady wyboru kandydatów na pierwszego prezesa określa regulamin, podczas gdy ich zdaniem powinno to być określone ustawowo. Do tej interpretacji przychylił się dziś Trybunał Konstytucyjny. Jednocześnie Trybunał nie zakwestionował aktu powołania obecnej pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf. Jak uzasadniał wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego sędzia Mariusz Muszyński, powołany przez prezydenta pierwszego prezesa Sądu Najwyższego jest nieskuteczne. Powołania przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osoby pierwszego prezesa Sądu Najwyższego nie mogą wpływać ani na prawne przepisów obowiązujących na poziomie konstytucyjnym dotyczących wyboru kandydatów przedstawianych prezydentowi, ani błędy popełnione przez organ dokonujący powołania kandydatów. Tę ocenę wzmacnia też to, że sam akt właściwego powołania na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego nie jest tylko oparty bezpośrednio na przepisach konstytucji, ale jest też prerogatywą Orzeczenie jest ostateczne. To nie jedyna sprawa, którą zajmował się dziś Sąd Konstytucyjny. Trybunał orzekł, że zaskarżone przez Rzecznika Praw Obywatelskich 3 ustawy z 13 grudnia 2016 roku dotyczące Trybunału są zgodne z Konstytucją. Chodzi o ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę z przepisami wprowadzającymi obie ustawy. Trybunał za zgodny z Konstytucją uznał m.in. zapis o włączeniu do orzekania 3 sędziów wybranych w grudniu 2015 roku, czego odmawiał ówczesny prezes TK Andrzej Rzepliński. Chodzi o wybranych przez Sejm oraz zaprzysiężonych przez prezydenta Andrzeja Dudę sędziów TK Mariusza Muszyńskiego, Henryka Ciocha i zmarłego w lipcu Lecha Morawskiego.
RPO argumentował, że osoby te, tu cytat, zostały zaprzysiężone na zaniedbane już miejsca. Koniec cytatu. Rzecznik Praw Obywatelskich kwestionował też przyznanie prezydentowi RP prawa inicjowania na wniosek prokuratora generalnego i po zasięgnięciu opinii pierwszego prezesa Sądu Najwyższego postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego TK. Adam Bodnar zaskarżył też przepis niepozwalający na publikację niedrukowanych wcześniej orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego podjętych, kolejny cytat, z naruszeniem przepisów ustawy i dotyczących aktów normatywnych, które utraciły moc obowiązującą. Trybunał uznał za zgodne z Konstytucją cztery najważniejsze punkty skargi Rzecznika Praw Obywatelskich. Jeden wątek został umorzony o uznanie przepisów tych ustaw w części za zgodne z Konstytucją, a w części o umorzenie sprawy wnieśli prokurator generalny oraz Sejm. Głos odrębny zgłosił sędzia Leon Kieres. Dzisiejsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest ostateczne. Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o jawności życia publicznego. Projekt przewiduje m.in. stworzenie jawnego rejestru umów cywilnoprawnych w sektorze publicznym oraz nowych wzór jawnych i jednakowych dla wszystkich zobowiązanych oświadczeń majątkowych. Jak podkreślał na naszej antenie Maciej Wąsik, nowe prawo będzie jeszcze skuteczniej przeciwdziałać korupcji. Jawność życia publicznego jest elementem, który sprzyja zwalczaniu zjawiska korupcji. Każdy, kto ma do wydania pieniądze publiczne, będzie musiał się dwa razy zastanowić, bo jego wydatek w zasadzie każdy będzie mógł być oceniony przez opinię publiczną. My będziemy dążyć do tego, tą ustawą, żeby opinia publiczna widziała, w jaki sposób instytucje publiczne wydają pieniądze i do tego, żeby CBA mogło analizować sobie regularnie umowy spółek Skarbu Państwa. CBA będzie regularnie zasilane w tą wiedzę. Każdy menadżer w spółce będzie musiał mieć taką świadomość, że CBA spojrzy na każdą umowę, którą robisz. Szczegóły nowych rozwiązań przedstawił wczoraj minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński. Zapowiedział, że ustawa, która ma obowiązywać już od nowego roku, będzie zawierać obowiązek wprowadzenia wewnętrznych procedur antykorupcyjnych w sektorze publicznym oraz w średnich i większych firmach. Ma też m.in. wprowadzić do polskiego prawa pojęcie sygnalisty, czyli osoby informującej o nieprawidłowościach, która będzie chroniona z mocy ustawy. Na polskiej czarnej skrzynce ATM zarejestrowano reakcję czujnika na gwałtowny wzrost ciepła, co może wskazywać na eksplozję samolotu. Parametrami lotu zarejestrowanymi na skrzynce bardzo interesowali się Rosjanie i to oni zasugerowali komisji Millera, by usunąć z niej części zapisu. Informuje o tym Gazeta Polska, zapowiadając artykuł, który ukaże się w jutrzejszym wydaniu tygodnika. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz podczas zjazdu szefów klubów Gazety Polskiej w Spale 14 października przypomniał wnioski działającej przy MON podkomisji do spraw ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej zawarte w raporcie z kwietnia bieżącego roku. Dobre dane płyną z rynku pracy. We wrześniu stopa bezrobocia wyniosła 6,8%. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Wrzesień był kolejnym miesiącem, w którym spadło bezrobocie. W czerwcu i lipcu wyniosło 7,1%, a w sierpniu spadło do 7%. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacowało, że bezrobocie we wrześniu wyniosło 6,9%. Podobnie uważali eksperci. Dlatego główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek podkreśla, że opublikowane dane są zaskoczeniem. Jednocześnie zwraca jednak uwagę, że na rynku pracy są jeszcze rezerwy. Jeżeli jest tak duże zapotrzebowanie na pracowników, to stopa bezrobocia powinna nam spadać szybciej, bo jednak ponad milion osób cały czas jest do zagospodarowania. Na to, że dane są lepsze od prognoz, zwraca także uwagę profesor Jacek Męcina, doradca Konfederacji Lewiatan. Szacunki resortu pracy mówiły o 6,9, tymczasem mamy 6,8%. To pokazuje, że gospodarka cały czas zgłasza zapotrzebowanie na zatrudnienie. Brak rąk do pracy martwi pracodawców, ogranicza też skłonność przedsiębiorców do inwestowania. Jednak dobra sytuacja na rynku pracy ma też pozytywny wpływ na gospodarkę, bo sprzyja konsumpcji. Mówi Monika Kurtek. Taka sytuacja na rynku pracy, czyli poszukiwanie na dużą skalę przez pracodawców pracowników, wymusza również podwyżki płac, a więc wyższe płace oczywiście sprzyjają konsumpcji, ta konsumpcja rośnie, ale rzeczywiście rosnące płace przekładają się na konsumpcję. Jest jeden minus takiej sytuacji, to znaczy zbyt szybko rosnące płace w dalszej kolejności mogą przełożyć się na szybszą inflację. Komentarz ekspertów zebrał Arkadiusz Augustyniak. Polskie Radio 24. Północ, południe.
Od początku staliśmy na stanowisku, że pracownicy powinni otrzymywać takie samo wynagrodzenie za tę samą pracę w tym samym miejscu, powiedziała komisarz do spraw zatrudnienia Marianne Thyssen, odnosząc się do uzgodnionego wczoraj przez większość unijnych krajów i przy wyraźnym sprzeciwie Polski stanowiska w sprawie pracowników emerytalnych. Po spotkaniu w tej sprawie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska tłumaczyła, że ostateczna wersja porozumienia nie odpowiadała oczekiwaniom Polski. Negocjacje trudne, punktem wyjścia dla nas i przyjęcia i zaakceptowania kompromisu były te zmiany, które dotyczyły transportu międzynarodowego. Niestety nie udało się osiągnąć postępu. Polska, która ma jedną z największych flot transportowych w Unii, nie chciałaby zaostrzone wymogi dotyczące pracowników delegowanych odnosiły się bezpośrednio do transportu. Jednak w przyjętym kompromisie nie ma jednoznacznych zapisów wyłączających transport międzynarodowy z dyrektywy o delegowaniu pracowników. Ponadto wbrew stanowisku Polski ustalono na 12 miesięcy okres wysyłania osób do pracy za granicę z możliwością przedłużenia o pół roku. Minister Elżbieta Rafalska powiedziała, że korzystne są natomiast zapisy dotyczące wejścia w życie uzgodnionych zmian. Zaakceptowano 4-letni okres przejściowy. Jest to stosunkowo długi okres, który pozwoli przedsiębiorcom i da im czas na to, żeby mogli zapoznać się z tymi przepisami i je stosować. I stosować te nowe rozwiązania. Nasze